Grupa miłośników rowerowych wycieczek z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Zbigniewa Herberta nietypowo uczciła setną rocznicę odzyskania niepodległości. Młodzi rowerzyści wybrali się na 100-kilometrowy rajd rowerowy. Trasa rajdu nie była przypadkowa. Uczniowie wraz z nauczycielami zaplanowali ją tak, by odwiedzić najbardziej charakterystyczne i historyczne miejsca naszego regionu. Pierwszym przystankiem był wielki dąb generał w Dobiecinie. Drzewo ma ponad 300 lat, 22 metry wysokości, a nazwę zawdzięcza generałowi Dywizji Wojska. Polskiego Januszowi Głuchowskiemu, który pochodził z naszych stron. Tu też pochowani są żołnierze niemieccy rozstrzelani przez Armię Czerwoną. Na trasie przejazdu nie zabrakło także przystanków przy drewnianym zabytkowym kościele pod wezwaniem Świętego Rocha w Postękalicach, kaplicy w dobie Dobiecinie Korczewi i kościele pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie. Młodzieży oraz nauczycielom gratulujemy pomysłu i zarazem ciekawej lekcji historii. Czekamy na kolejne zaskakujące wyprawy.